swojej artystycznej zdolności. Pan Władysław Tomczak, który po prostu z Płocka się przeprowadził tutaj z rodziną do Zgąszynia, a później już był takim mieszkańcem Zgąszynia. I tutaj na jednym z konkursów Muzeum Naszego tam właśnie odkryło jako takiego utalentowanego artystę. A sam nauczył się poprzez to, że jako młody członek zespołu jakiegoś tam właśnie folklorystycznego, jeździli z Płocka jeszcze, jeździli po Polsce ze swoimi występami. Tam się zetknął z wycinanką, właśnie na Kurpiach, nie? I rozkochał się w tej sztuce. Tylko przez to, że tam się z nią spotkał, bo w Wąszyniu nie było takiej tradycji. Tutaj na tych ziemiach nie było wycinanki. I tak się rozkochał w tym, że właśnie to każdy tutaj ten promyczek jest oddzielnie składany i oddzielnie wycinany. To nie jest, że jakaś sztanca, prawda, wycięła. A wygląda, jakby to było po prostu wycięte jakimś takim już gotowym narzędziem, prawda? Wzór wycięty. To tego on natworzył mnóstwo. Na każdej, no tu go zapraszam na zajęcia, na lekcje. Więc rozdawał, przygotowywał takie dla dzieci. No nie ma go, jest już tam, w tych lepszych wymiarach. Jutro będziemy może wspominać jeszcze szczególnie. Tego, ale no, chcę mu oddać hołd, chcę mu tutaj też podziękować, właśnie pokazując jego wycinanki, bo przez wiele lat tutaj też mojej pracy, współpracy z nim zawsze przyjeżdżał, nigdy nie odmawiał i dzielił się tym swoim talentem.